Tragiczne doniesienia z rodziny Piotra Kukulskiego. Od miesiąca ukrywano śmierć gwiazdy. Przykre doniesienia na temat rodziny Piotra Kukulskiego. Przyrodni brat Natalii jest w żałobie. Miesiąc temu doszło do zdarzenia, do którego Super Express dotarł dopiero teraz. Kim jest Piotr Kukulski? Natalia Kukulska ze światem show biznesu związana jest od najmłodszych lat i cieszy się opinią jednej z najbardziej lubianych piosenkarek w kraju. Na próżno szukać jakichkolwiek skandali w jej przeszłości. Utożsamiana jest przede wszystkim z dobrej jakości muzyką oraz bardzo zdolnymi dziećmi, które poszły jej śladami. Swego czasu swoje 5 minut w mediach miał jej przyrodni brat, syn kompozytora Jarosława Kukulskiego i piosenkarki Moniki Borys, Piotr Kukulski. PK, bo taki pseudonim przybrał, gdy walczył o uwagę słuchaczy, debiutował jako raper. Do przesady epatował luksusowym stylem życia. Na stołeczne imprezy starał się przemycić styl Ashera czy 50 Centa, nosił ogromne, złote łańcuchy i dresowe stylizacje. Efekt był raczej komiczny niż piorunujący. Podobnie jak w przypadku jego twórczości. Fani rapu uznali jego piosenki za karykaturę tego gatunku muzyki. Piotr Kukulski w żałobie. Kto zmarł? Natalia bardzo ostrożnie wypowiadała się na temat poczynań brata, chociaż prasa brukowa wielokrotnie próbowała ich ze sobą skłócić. Sugerowano, że piosenka Miał, którą wokalistka wydała krótko po wkroczeniu PK'a do świata mediów, jest właśnie o nim. Obecnie relacja Kukulskiej z przyrodnim bratem ma się dobrze. O pojednaniu z Piotrem wspomniała w rozmowie z Na żywo. Nasza relacja miała swoje trudne momenty. Nasza relacja jest pozamedialną. Będziemy się wspierać. Nawet, jeśli są trudne momenty, żeby starać się je prostować. Jest nam w życiu łatwiej, kiedy wybaczamy. Szybko zapominam i wybaczam. Wiem, że się o coś kłóciliśmy, ale nie pamiętam o co. Z czasem Piotr usunął się w cień. Teraz znów zrobiło się o nim głośno, a wszystko za sprawą tragicznych doniesień Super Expressu. Dziennik poinformował, że rodzina Kukulskiego przeżywa smutne chwile. Zmarła Halina Ossowska-Borys. Nie żyje babcia Piotra Kukulskiego. Według ustaleń tabloidu miesiąc temu Piotr Kukulski stracił babcię. Zmarła Halina Ossowska-Borys, mama Moniki Borys, wokalistka zespołu Mazowsze znana jako Lala, która przede wszystkim kojarzona jest przez publiczność z utworem wykorzystanym w trzykrotnie nagrodzonym Oscarem filmie Zimna wojna, dwa serduszka. Niedawno zasłynęła także jako jedna ze współzałożycielek dziecięcego zespołu pieśni i tańca Warszawia, zwanego Mini Mazowszem. Tak wyglądała w 2013 roku. Media przemilczały wiadomość o śmierci Ossowskiej-Borys. Dopiero niedawno fani Mazowsza zauważyli grób artystki, która została pochowana jest tuż obok Janusza Weissa w Nowej Alei Zasłużonych. Super Express informuje, że na grobie Ossowskiej-Borys widnieje nie tylko data śmierci, ale także jej dwa zdjęcia, jedno z ostatnich oraz starsze, z czasów, gdy występowała w słynnym, oklaskiwanym na całym świecie zespole.